Szanowni Państwo, myślę, że możemy powoli zaczynać. Wybiła godzina 20 i to kilka minut temu, więc czas najwyższy, żeby rozpocząć nasze spotkanie, naszą debatę. Debatę pod tytułem Rząd versus samorząd. Ile centralizacji w decentralizacji? Witam Państwa w imieniu Instytutu Metropolitalnego Obywatelskiego, think tanku, który specjalizuje się w politykach miejskich i metropolitalnych. No, studia samorządowego nie prowadziliśmy od kilkunastu miesięcy, ale wracamy do serii spotkań, w związku z czym i dziś, i za kilka tygodni kolejne odsłony, kolejne spotkania, kolejne debaty na tematy oczywiście związane z samorządem terytorialnym i metropolitalnym. Kilka słów może z perspektywy kuchni, żeby ta debata była dla nas wszystkich zrozumiała. My spotykamy się przede wszystkim w Zoomie. W związku z powyższym, jeżeli Państwo reflektujecie, tutaj mówię do naszych odbiorców z poza Zooma, to oczywiście możecie Państwo do nas na Zoom dołączyć. To nam daje większą swobodę rozmowy, możliwość pełnej interakcji i zadawania pytań. Natomiast jeżeli Państwu wystarczy formuła obserwatora, to oczywiście ta debata będzie transmitowana i na Facebooku, a także później na YouTubie, w związku z czym można w niej uczestniczyć w czasie rzeczywistym, a także post factum będzie archiwizowana i dostępna również później. Debata potrwa pewnie około 60 minut, także planowany koniec spotkania to godzina 21. Mamy świadomość tego, że nie wyczerpiemy tematu, tym niemniej no, temat jest bardzo duży, no, tym niemniej taki czas wydaje się optymalny. No i tę debatę podzielimy na dwie części. Pierwsza część to część moderowana, tę część będę moderował oczywiście ja. Natomiast w drugiej części pytania będą zadawali uczestnicy naszego spotkania. Jest nas tutaj na Zoomie kilkadziesiąt osób, do tego dochodzi jeszcze oczywiście Facebook i YouTube, a więc będę również zbierał i czytował pytania. Pytania od Państwa pod koniec spotkania. Oczywiście to wszystko jeszcze przed nami. Jeżeli Państwo macie na bieżąco jakieś refleksje, to je odnotowujcie na czacie. Tak być może będzie łatwiej potem te wszystkie wątki razem w kilka pytań zebrać. Cóż jeszcze? Może z kwestii technicznych. Niedawno uruchomiliśmy kalendarz wydarzeń Instytutu Metropolitalnego. Link został opublikowany na Facebooku. Jeżeli Państwo chcecie, to zapraszamy serdecznie. Wystarczy wejść na ten kalendarz i z automatu będzie Państwo dostawali informacje o organizowanych przez Instytut Metropolitalny wydarzeniach. Prośba techniczna do wszystkich uczestników spotkania na Zoomie o wyłączenie kamer i mikrofonów. W późniejszej części spotkania, gdy będziemy przeprowadzali dyskusję z Państwa udziałem, to oczywiście włączenie kamery i mikrofonu będzie bardzo wskazane. Na tym etapie będę bardzo wdzięczny za wyłączenie i wyciszenie, zwłaszcza za wyciszenie, bo praktyka debat online pokazuje, że potem pojawiają się różne stosowne mniej lub bardziej rzeczy w tle. I szanowni Państwo, przechodzimy do tego, co najważniejsze, a więc do spotkania. No, pozwolę sobie w pierwszej kolejności przedstawić, chociaż naszych gości w sumie nie trzeba przedstawiać, bo są Państwu doskonale znani, no tym niemniej jako gospodarz przedstawię naszych szanownych gości. Prosiłbym tylko o włączenie kamery panią profesor Irenę Lipowicz, którą tym samym oczywiście przedstawiam i zapowiadam. Pani profesor Irena Lipowicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pani profesor, czy nas słychać? Gdyby pani tylko skinęła głową. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Uczestników. Jest z nami również także z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, choć z innego wydziału, bo z Wydziału Nauk Historycznych, pan profesor Antoni Dudek. Dobry wieczór Państwu, witam. Szanowni Państwo, chciałbym również przywitać pana profesora Jerzego Korczaka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski. Witam serdecznie wszystkich uczestników, a w szczególności oczywiście gospodarza, pana profesora Szlachetkę. Dziękuję serdecznie. I szanowni Państwo, jest z nami również tym razem z Poznania, a dokładniej z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Maciej Kruś. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
Witamy serdecznie. Szanowni Państwo, no spotkaliśmy się w gronie ekspertów, politologów, administratywistów, prawników, no i będziemy rozmawiali o zjawisku, które jest dla nas wszystkich niezwykle istotne i ważne, i którym się zajmujemy na co dzień w działalności naukowo-badawczej, eksperckiej, publicystycznej. No będziemy rozmawiać o ustroju państwa, o ustroju administracji publicznej, a dokładniej o ustroju samorządu terytorialnego. Na wstępie pozwolę sobie postawić taką oczywiście w pełni subiektywną diagnozę, czy może tezę, i chciałbym uczynić z niej pewien punkt wyjścia do dyskusji. Być może się Państwo ze mną zgodzicie, a być może nie. No to się zaraz okaże. Mam takie wrażenie, że my wszyscy od jakiegoś czasu bardzo mocno skupiamy się na reformie, czy jak niektórzy wolą, deformie wymiaru sprawiedliwości, i cały przekaz medialny, prasa, wypowiedzi publicystów, naukowców skupiają się właśnie na tym, co się dzieje od kilku lat w wymiarze sprawiedliwości. A naszej percepcji ucieka z kolei sytuacja samorządu terytorialnego, innego segmentu władzy publicznej, który jest również trawiony przez, ja to tak nazywam, pełzającą recentralizację. Znaczy, to zjawisko ucieka powszechnej percepcji, ucieka opinii publicznej, ucieka uwadze mediów, bo się dzieje taką sprytną metodą. Raz na jakiś czas dochodzi do nowelizacji jakiejś ustawy branżowej, sektorowej. Skala zmian jest o wiele mniejsza, natomiast zmiany mają bardzo często charakter techniczny, branżowy, no i po prostu ucieka to powszechnej percepcji. Natomiast de facto dochodzi do zmiany pozycji jednostek samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej i w systemie władzy. No i pytanie jest takie, no czy ta diagnozowana przeze mnie recentralizacja jest groźna dla systemu samorządu terytorialnego, czy ona już przekroczyła pewne dopuszczalne przez konstytucję granice, no czy też nie. Może zacznijmy na początku od luźnych konstatacji, od luźnych refleksji, a po chwili pozwolę sobie zadać nieco bardziej szczegółowe pytania. Proponuję zasadę znaną doktrynie prawa międzynarodowego pelemele, czyli kto chce, niech zgłasza się, nie będę ustalał kolejności. A widzę, że profesor Kruś zbystrzał i chyba sięgnął po myszkę, w związku z tym, panie profesorze, oddaję głos. Dziękuję, Jakuba. Nie wyrwałem się pierwszy, ale jak już tak jest, to niech tak będzie. To znaczy powiem tak, pierwsze zdanie tytułem wstępu, to podzielam tą uwagę o takiej pełzającej recentralizacji. Rzeczywiście można w wielu obszarach to zauważyć. Z punktu widzenia tym, czym ja się zajmuję, czyli sprawy związane z planowaniem przestrzennym czy ze środowiskiem, to bym powiedział, że tutaj, no może z wyjątkiem prawa wodnego, bo tutaj ta zmiana jest taka rzeczywiście spektakularna. Myślę oczywiście o powołaniu nowej instytucji, czyli w Wodach Polskich, i takim kompleksowym w ogóle przyjęciu tych zadań przez, mówiąc ogólnie, podmiot zależny od władzy centralnej. To te zmiany nie są takie, żeby to od razu można było powiedzieć, że się wszystko zmieniło, natomiast one rzeczywiście są zauważalne, no i generalnie zmierzają w jednym kierunku. Chociaż też dla pewnej sprawiedliwości mógłbym powiedzieć, że czasami sytuacje przybierają zupełnie niespodziewany obrót. Tutaj spoglądam na profesora Korczaka. Mieliśmy całkiem niedawno okazję uczestniczyć w takim seminarium, które dotyczyło spraw ustawy mieszkaniowej. I tam, przypomnę, sytuacja była taka, że początkowo ta ustawa była, do dzisiaj zresztą jest z wielu powodów krytykowana, ale jeśli chodzi o to, o czym dzisiaj mówimy, to początkowo projekt przewidywał, że w ogóle rozstrzygnięcie przewidziane tą ustawą będzie podejmował wojewoda. To było przedmiotem powszechnej krytyki właśnie ze względu na to zjawisko recentralizacji. Ostatecznie jest tak, że jednak to rozstrzygnięcie podejmuje Rada Gminy i też za sprawą, to trzeba dodać, orzecznictwa sądów administracyjnych. Teraz już jest to chyba, można powiedzieć, rozumiane jednolicie, a przynajmniej utarte w orzecznictwie, że ta uchwała ma charakter uznaniowy i tak upraszczając zagadnienie, można powiedzieć, że właściwie to gmina, organ gminy, czyli rada, decyduje dość tak swobodnie o tym, czy się zgodzi, czy nie.
ponieważ jednocześnie ta ustawa przewiduje sporo takich instrumentów, moim zdaniem dobrych, możliwość zawierania różnego rodzaju umów z inwestorem, to powiedziałbym, że nie wiem, czy w zamierzony, czy niezamierzony sposób, ale jest tak, że gmina uzyska całkiem, moim zdaniem, atrakcyjny instrument, z którego może skorzystać, a nie musi, więc tutaj zjawisko, można powiedzieć, jest takie, no, nie wiem, czy to jest przykład na to, że gmina ma więcej władzy, ale na pewno jest przykład na to, że był jakiś pomysł, który być może służył temu, żeby jej pozbawić, a wyszło tak, że gmina ma skuteczne narzędzie. To tak humorystycznie może powiedzieć. A aczkolwiek wpadając w wypowiedź pana profesora, bądźmy szczerzy, zyskała nowy instrument, ale w obszarze zadania, który już był skomunalizowany, więc prawda, pod tym względem nie nastąpiło jakiś rozrost sfery samorządowej, jedynie tylko to, że w ramach tej sfery już usamorządowionej pojawiło się nowe narzędzie i jak słusznie pan profesor powiedział, o dosyć dużym stopniu uznaniowości. Pełna zgoda, dlatego powiedziałem, że to w sumie nie jest przykład na ani decentralizację, ani nawet recentralizację, tylko na to, że być może wbrew zamierzeniom mamy jakieś w miarę moim zdaniem atrakcyjne narzędzie. Ja mam taką prośbę, taki postulat, bo zaczęliśmy bardzo szczegółowo od detalu w zasadzie, a ja mam taką propozycję, gdybyśmy mogli spojrzeć na te zjawiska z perspektywy ptaka, tak holistycznie, żeby nasi odbiorcy, którzy na co dzień nie śledzą poczynania prawodawcy, nie zakładają monitoringów legislacyjnych na ustawach, żeby mogli gdzieś tam wyrobić sobie ogólny pogląd. Ja może poproszę w takim razie tutaj panią profesor Lipowicz i pana profesora Dudka o to, żeby tak spróbowali trochę ogólnie, holistycznie do tych zjawisk się właśnie odnieść. Jak państwo to spostrzegacie? Po pierwsze musimy sobie uświadomić, że samorząd powinien być równoprawnym partnerem w zarządzaniu sprawami państwowymi. I tak dzieje się dla dobra wspólnego i dla dobra całego państwa. Krzywda, jaką robi sobie państwo, które próbuje wyręczać organy lokalne w sprawach dla nich ważnych, ale niekoniecznie absolutnie kluczowych z punktu widzenia całości państwa, jest równie duża jak krzywda, którą wyrządza się samorządom. Widzimy lepiej niż kiedykolwiek, że zdolność zarządzania własnymi sprawami, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność czyni z państwa taką, powiedzmy, spójrzmy holistycznie, jak nam nasz prowadzący naszą dyskusję proponuje, czyni zespół współpracujących ze sobą, ale jednak częściowo samodzielnych, tutaj słowa autonomiczne troszkę ostrożnie trzeba stosować, ale jednostek, które ze sobą współdziałają i współpracują. Dzięki temu całość organizmu państwowego zachowuje ogromną elastyczność. Gdybyśmy chcieli przekonać naszych słuchaczy, którzy nie są prawnikami albo praktykami samorządowymi, ale dzisiaj nas słuchają, to spójrzmy na sytuację bardzo aktualną. We współczesnym świecie, za naszą wschodnią granicą, odbywa się w tej chwili wielkie starcie państwa skrajnie scentralizowanego z państwem, które jest w głębokiej transformacji, ale które bardzo szybko przestawiło się na tory decentralizacji. Częściowo również za naszym przykładem, czy dzięki tym wspólnym dyskusjom polsko-ukraińskim w okresie transformacji. I spójrzmy, jak to wygląda. W jednym przypadku, obojętnie czy chodziłoby o dowodzenie akcją ratunkową ze stolicy w przypadku klęski żywiołowej, czy też w skrajnym przypadku wojny, mamy do czynienia z długą drogą decyzyjną i z bardzo sztywnym zachowaniem się jednostek, które kierują państwem. Wydłuża się czas podejmowania decyzji, a maleje znajomość warunków miejscowych. Prawie klinicznym obrazem jest to zderzenie tej sztywnej, hierarchicznej struktury i tego, co podziwiają również nawet w odniesieniu do Ukrainy eksperci amerykańscy, mówiąc, te jednostki dowódcy średniego szczebla, ale także samorząd terytorialny w Ukrainie przejął zadania, o których nigdy nie sądzono, że może je przejąć samorząd terytorialny.
i przy o wiele mniejszym potencjale, liczbie ludności, zasobach finansowych, radzi sobie w tej skrajnie trudnej sytuacji znakomicie. Czy tylko Ukrainę? Kiedy ten kryzys dotarł do nas, zobaczyliśmy, jak elastycznie radziły sobie polskie samorządy, zarówno w okresie transformacji, jak i ostatnio. Czasy tych sztywnych, ale kruchych, olbrzymich, to jest pojęcie Nassima Taleba, tych wielkich, hierarchicznych struktur we współczesnym świecie przemija. Kiedyś tłumaczono, że nie może być decentralizacji, ponieważ tylko centrum agreguje wystarczające ilości informacji. W dzisiejszych czasach wszystko się zmieniło. Technologie informacyjne są dzisiaj takie, że dostępność agregacji informacji może być możliwa w każdym punkcie państwa. A więc podsumowując, sytuacja, w której możemy wyposażyć w podmiotowość i możliwość rozumnego działania we własnym interesie wspólnotę terytorialną, uwalnia te moce na szczeblu centralnym, które pozwalają myśleć o strategii, o działaniach w sprawach najważniejszych i pozwalają, aby państwo zachowywało się w sposób wyprzedzający wobec szeregu kryzysów. Może tyle na początek. Dobrze. Pani profesor skonfrontowała dwa modele funkcjonowania aparatu administracyjnego. Widzimy, jakie wynikają z tych modeli korzyści. Natomiast jak to wygląda w Rzeczpospolitej Polskiej, Szanowni Państwo? Bo proponowałbym jednak uwagę naszą i naszych odbiorców skierować właśnie na to, no jak u nas ten ustrój funkcjonuje i w którym kierunku ewoluuje, no bo to są chyba dla nas w kontekście tej debaty, ale nie tylko, kwestie newralgiczne. Pan profesor Dudek, panie profesorze, gdybym pana mógł również prosić o taki luźny na początku komentarz. Dziękuję bardzo, dobry wieczór państwu. No ja w nawiązaniu do tego, co zwłaszcza pani profesor Lipowicz przed chwilą powiedziała, z czym się całkowicie zgadzam, chcę powiedzieć tak, no istotą państwa demokratycznego nie jest tylko to, że władza w nim pochodzi z wyborów, ale także, że ona jest rozproszona, to znaczy nie ma jednego centrum władzy i to nie chodzi tylko o trójpodział władzy monteskiuszowski, ale chodzi właśnie o to też, że istnieje władza lokalna, czyli władza samorządowa. No i w momencie, kiedy w Polsce się skończyła dyktatura komunistyczna w 90 roku, rząd Mazowieckiego i Sejm na wniosek rządu rozpoczął budowę samorządu. Najpierw w pierwszej fazie powstał samorząd gminny i później w końcu lat 90. nastąpiła druga faza reformy samorządowej przez rząd Buzka przeprowadzona. Pojawił się samorząd powiatowy i wojewódzki. I od tego momentu, a więc od przełomu lat 90. i 2000, wytworzył się pewien mechanizm, schemat równowagi między rządem a samorządem. Wprawdzie nie wszyscy byli z tego zadowoleni, ale generalnie większości się ten stan podobał, ten pewnej równowagi. Teraz przyszedł rok 2015 i rządy Prawa i Sprawiedliwości bardzo wyraźnie, i to widać już po tych 7-8 właściwie latach niemal tych rządów, zamierzają zaburzyć ten stan równowagi w kierunku no właśnie tego, co pan słusznie nazwał pełzającą recentralizacją. W ramach tej pełzającej recentralizacji zmieniono cały szereg szczegółowych przepisów, o czym wcześniej już panowie profesorowie zaczęli mówić w odniesieniu choćby do właśnie do gospodarki wodnej, ale tak naprawdę tutaj to widać i w szkolnictwie, i w innych obszarach, ale najistotniejszym z nich są pieniądze. Bo powiedzmy sobie jasno, proszę państwa, przepisy mogą być bardzo różne, mogą dawać bardzo szerokie uprawnienia nawet władzy samorządowej, natomiast jeśli ona nie będzie miała środków, żeby sfinansować to, to w istocie rzeczy będzie bezsilna. I w moim przekonaniu tutaj zaryzykuję pewną tezę, to jest oczywiście hipoteza, ja jej nie potrafię w sposób twardy udowodnić, ale odnoszę wrażenie, że celem obecnego rządu jest, i tutaj się kłania reforma ostatnia podatkowa w ramach Polskiego Ładu, która skutkuje bardzo znaczącym osłabieniem dochodów własnych samorządów, doprowadzenie do sytuacji, kiedy oto one formalnie jeszcze będą miały ciągle te wszystkie uprawnienia, które mają, ale w rzeczywistości będą mogły zrobić tylko tyle, ile im pozwoli Warszawa, dając
pieniądze na konkretne działania, bo dochody własne to jest właśnie możliwość samodzielnego całkowicie decydowania o różnych sprawach. Natomiast jeżeli w każdej innej sprawie, choć formalnie samorząd ma do tego uprawnienia, musi czekać, aż z Warszawy dostanie pieniądze, to wiemy doskonale, że to jest koniec, to jest krótka smycz i w moim przekonaniu to będzie realizowane. Jeśli PiS będzie mógł dalej sprawować rządy w Polsce, będzie dalej ten model realizował, przy czym na pewnym etapie powie, widzicie, no te samorządy nie do końca skutecznie działają, nie realizują różnych rzeczy. Lepiej było, jakbyśmy odebrali część tych kompetencji, bo wtedy z Warszawy to wszystko będzie się lepiej działo. Oczywiście, jak powiadam, czy będzie taki system podwójnej kontroli. Z jednej strony przez finanse, a z drugiej strony już przez bezpośrednie zabieranie pewnych kompetencji władzom samorządowym. I moim zdaniem ten kierunek ewolucji jest bardzo wyraźny. No jest pytanie, czy tak będzie, tego oczywiście nie wiem, to jest pytanie o przyszłość, ale już ubiegając jakby też ciąg dalszy naszej dyskusji, chcę też powiedzieć, że w moim przekonaniu ta równowaga między rządem a samorządem, którą zaburzył PiS, powoduje, że moim zdaniem to już do status quo ante nie wróci w 100%. I teraz pozostaje pytanie, czy jeżeli mielibyśmy doprowadzić, a myślę, że tutaj wszyscy, którzy zabierali głos, raczej są zwolennikami bardziej decentralizacji niż recentralizacji, to w jakim kierunku to powinno iść dalej? Czy, bo jak mówię, ja nie bardzo wierzę w sensowność, uważam, że Polska po prostu powinna zrobić kolejny krok, jeśli chodzi o decentralizację, czyli nie powinniśmy się ograniczać wyłącznie do przywrócenia samorządowi, powiedziałbym, tego stanu, który był w 2015, powinniśmy się zacząć zastanawiać, czy można pójść dalej, w jakim kierunku można pójść dalej, żeby zachowując unitarny charakter Polski, bo ja jestem zwolennikiem państwa unitarnego, żeby była jasność, nie federalnego, przeprowadzić głębszą decentralizację. I to traktuję jako wstęp do ewentualnej dalszej dyskusji i dzisiaj, i w przyszłości. Dziękuję. Panie profesorze, dziękuję serdecznie i obiecuję, że pod koniec debaty będę pytał właśnie o te dalsze perspektywy decentralizacji. Oczywiście w przypadku czy w razie pod warunkiem zmiany układu politycznego w parlamencie. Rozumiem, że panu profesorowi chodzi na przykład o regiony autonomiczne, o których pan profesor się wypowiadał, albo chociażby o metropolie, które są bliskie memu sercu, ale o tym jeszcze oczywiście będę za chwilkę mówił. Natomiast pan profesor wychwycił kilka symptomów albo cech, które świadczą o recentralizacji, tak? Czyli podważanie bazy podatkowej samorządu terytorialnego, a wiadomo, że bez bazy podatkowej, bez środków ciężko funkcjonować, wykonywać zadania i cieszyć się popularnością w społeczności lokalnej. Po drugie, pewnie również zmianą w proporcji, czyli mniejsze dochody własne, większe dochody transferowe, w związku z czym samorząd terytorialny funkcjonuje na smyczy, no bo jeżeli rząd da dotację, to wybuduje drogę, rząd nie da dotacji, to nie wybuduje drogi, w związku z czym samodzielność staje się fikcją. To są te cechy, symptomy świadczące o zjawisku recentralizacji. Co byście Państwo jeszcze, tłumacząc to zjawisko, jakie cechy, inne symptomy w tym kontekście jeszcze wskazali. Zanim postąpimy dalej, to może takie jeszcze jedno szybkie pytanie. Będę wdzięczny. Jeżeli można, panie profesorze. Szanowni Państwo, ja się obawiałem, że nie będę miał co powiedzieć po wystąpieniach szacownych przedmówców, ale myślę, że jednak jeszcze parę uwag postaram się Państwu dorzucić. Pierwsza z nich, pozwólcie na małą anegdotę. Przed 33 laty, po zakończeniu moich aktywności przy pracach nad ustawą o samorządzie gminnym, wtedy nazywała się ustawą o samorządzie terytorialnym, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, którą utworzył profesor Jerzy Regulski, no, wyznaczyła nam takie zadania, żeby ruszyć z tak zwaną informacją, co to w ogóle będzie ten samorząd. To było wszystko przed 27 maja 90 roku, no więc ja jeździłem po takich różnych miejscowościach dolnośląskich i opowiadałem mieszkańcom małych sudeckich gmin na przykład, ale też nie tylko tych, bo na całym właściwie obszarze tego województwa wrocławskiego, wałbrzyskiego, legnickiego, co to będzie ten samorząd. Między innymi tu to, o czym mówił pan profesor Dudek, o czym mówił pan profesor Kruś, jak i również pan profesor Lipowicz, mówiłem o tym, że samorząd będzie oznaczał samodzielność finansową. Wtedy był czas rad narodowych, byli naczelnicy gmin i mówiłem, szanowni państwo, już nie będzie musiał naczelnik gminy jeździć do Warszawy i tam w tych ministerialnych korytarzach
wyczekiwać na łaskę płynącą z tego centrum, że dostanie pieniądze na budowę mostu, który jest niezbędny, na budowę żłobka, przedszkola, biblioteki szkoły, powiedzmy publicznej, gminnej i tak dalej, i tak dalej. Jeden wtedy ze słuchaczy, przyglądając mi się, tak powiedział sceptycznie: proszę pana, pan jest w błędzie, zobaczy pan, że jeszcze będą jeździć do Warszawy. Przez jakiś czas rzeczywiście było tak, że do tej Warszawy jeździć nie trzeba było. Ale dzisiaj, drodzy państwo, ja jestem patriota lokalny, co tydzień w czwartek kupuję moją gazetę powiatową i w niej, akurat nie w dzisiejszym numerze, ale sprzed paru tygodni, widzę tekst ze zdjęciem mojego burmistrza, który chwali się mieszkańcom mojego miasta, że oto udało mu się w Warszawie załatwić pieniądze na realizację inwestycji. I to jest, drodzy państwo, klęska i to jest koniec samorządu. Ponieważ mój burmistrz pokazuje, że on wpisuje się w tę nową sytuację, no, która po prostu została stworzona przecież nie przez niego, bądźmy szczerzy, tylko tak jak słusznie pan profesor tutaj podkreślał i pani profesor Lipowicz, no niestety przez odpowiednie zmiany przepisów. Pozbawienie samorządu istotnych dochodów w całej tej manipulacji podatkowej, podatku CIT i podatku PIT, no niestety skutkuje tym, co trafnie nazwano w jednym z badań, no taką nową wasalizacją, prawda, bo to w sumie tak jest, jest to rozdawnictwo. Zobaczcie państwo, że Nowy Ład to jest nic innego jak tylko i wyłącznie rozdawanie pieniędzy, no jak to mówili Rosjanie, po uważaniu, prawda. No pytanie, kto dostanie, prawdopodobnie ten, kto będzie bliższy politycznie określonym układom. Przypominam państwu, że w 2018 w trakcie wyborów na obecną kadencję 2018-2023, no przedłużoną do 2024, nagle ni stąd, ni zowąd, pytanie jak to konstytucyjnie wytłumaczyć, już pomijam. W każdym razie wtedy pamiętam, że prezes Rady Ministrów odbywał takie tury, prawda, po gminach, gdzie tłumaczył mieszkańcom, że dobrze byłoby wybrać reprezentanta, kandydata do rady gminy, kandydata na wójta spośród raczej tych bliższych koalicji rządzącej, bo to gwarantuje dobrą współpracę z rządem. Podczas gdy w moim przekonaniu to rząd ma współpracować z gminą, a nie gmina z rządem. To jest jakieś odwrócenie pozycji w ogóle ustrojowej. Zrobiła się moda na silne państwo. No, pan profesor Dudek to pewnie jako osoba o ogromnej wiedzy politologicznej, historycznej, pewnie by nam to w detalach jeszcze bliżej pokazał. Ale chodzi o to, że zrobiła się moda na silne państwo, w którym ten samorząd został jakby zepchnięty do roli takiego po prostu wykonawcy. Tu między innymi w pytaniach, które pan profesor Szlachetko nam przesłał, było pytanie, że z jednej strony przepisy konstytucji stanowią, że samorząd ma wykonywać istotną część zadań publicznych, a z drugiej strony, że jest zasada decentralizacji. Ja tego tak nie widzę, drodzy państwo, że tu jest jakaś przeciwstawność, wręcz odwrotnie, ta istotna część zadań administracji publicznej, którą ma wykonywać gmina, powiat, województwo, a tak naprawdę głównie gmina, bądźmy szczerzy, to jest właśnie dopiero skutek decentralizacji, prawda? Więc popatrzcie państwo, że silne, demokratyczne państwa europejskie są silne przede wszystkim samorządem swoim, silną gminą, a nie silnym władzą centralną. I to jest ten problem. Natomiast, szanowni państwo, my pod 90 roku, bądźmy szczerzy, troszkę żeśmy się zachłysnęli, prawda, tym sukcesem, że społeczeństwo tak przyjęło koncepcję usamorządowienia naszego ustroju, pożegnaliśmy się z radami narodowymi, zaczęliśmy działać w kierunku właśnie tego modelu zdecentralizowanego i w jakimś sensie, o czym też pan profesor Dudek wspomniał, reforma Buzkowa z 98 utwierdzała nas w przekonaniu, że to już jest taki jakby one way ticket, prawda, że tutaj się nie zawróci z drogi. Ale przypomnę państwu, że tak naprawdę recentralizacja pojawiała się niemal natychmiast. Przecież przypomnę państwu, że po pierwsze, jak tylko nastąpiła zmiana, bo no, AWS, prawda, skończył swoje rządy przegraną, zwyciężyła formacja lewicowa. I co się natychmiast rozpoczęło? Ano wycofano się z deklaracji usamorządowienia ochotniczych hurtów pracy, które miały być przekazane województwom.
A to, proszę Państwa, zaczęto demontować zespolenie w powiecie przecież. Zobaczcie Państwo, co zostało z zespolenia administracyjnego. To starosta miał powoływać komendanta powiatowego policji. Okazało się, że zakończyło się obecnie na opiniowaniu kandydata, czyli no właściwie zupełnie nieistotnej sytuacji. To jest nie tylko, drodzy Państwo, zmienianie, tak jak mówił Pan Profesor Kuś, przepisów wprost, prawda, ale to jest też, zwróćcie uwagę, coraz silniejsza, dosyć bezpośrednia ingerencja organów nadzoru. Już jest tak, prawda, że, no przypomnę, prawo oświatowe, pojawiło się coś, co my prawnicy do tej pory nigdy nie znaliśmy, jak opinia pozytywna kuratora oświaty. Do tej pory zawsze była co? Opinia. Organ miał opiniować. Nagle się okazało, że kurator, który wcześniej opiniował niektóre projekty uchwał, szczególnie rad gmin, rad powiatów, bo tutaj w przypadku samorządu województwa mniej jest tych takich przypadków, już nie tylko, że opiniuje, tylko tak naprawdę uzależnia. Jak nie wyrazi zgody, tak naprawdę jest to zgoda, prawda? To w sumie Rada Gminy nie podejmie tej uchwały. Więc zwróćcie Państwo uwagę, to są nie tylko te przepisy, o których może za chwilę będziemy jeszcze mieli okazję powiedzieć, gdzie się zabiera zadania. Wspomnieliśmy tutaj o Wodach Polskich, no przecież to jest, drodzy Państwo, chyba najbardziej jaskrawy przypadek, ale nie tylko. Ale to także jest na przykład wzmacnianie ingerencji organów nadzoru. Ten nadzór, który miał być tylko no, takim strażnikiem, prawda, przestrzegania prawa przez samodzielne gminy, powiaty i województwa, stał się tak naprawdę no, takim troszeczkę stymulatorem, kierownikiem, no, nadzorcą, ale w tym negatywnym tego słowa znaczeniu. Tutaj już ta pozycja nadzoru taka czysto prawnicza nam się no, chyba zaciera, prawda? To już nie jest to. I teraz zobaczcie Państwo, to o czym wspominała Pani Profesor Lipowicz. Przecież to nie władza centralna zareagowała na eksodus uchodźców ukraińskich, tylko gminy. To dopiero potem zaczęła, prawda, nadrabiać. Przypomnę Państwu klęskę żywiołową na Pomorzu, kiedy doszło do tych strasznych pogromów walących się drzew, prawda, i tak dalej. Tam się nie pojawił, proszę Państwa, wojewoda zachodniopomorski czy pomorski. Tam się pojawili marszałek województwa, tam się pojawili starostowie natychmiast, prawda? Tak jak zresztą mówiła o tym pani profesor. No to jest kwestia bliskości miejsca zdarzenia. Ja mówię do Państwa z miejscowości Nadodrzańskiej. Gdyby nie zlikwidowano wojewódzkich zarządów gospodarki wodnej, to być może reakcja na słynną, prawda, tą katastrofę z pomorem ryb, prawda, i tak dalej, byłaby szybsza, prawda, zanim się zdecydowano w Warszawie, zanim to przyszło do Wrocławia, zanim zaczęły reagować te wszystkie organy, to czasu sporo naprawdę upłynęło. I to jest, drodzy Państwo, ten negatywny skutek całego tego procesu. Ale oczywiście o tym można by mówić wiele, dlatego że, jak mówię, no ja jestem oczywiście zdeklarowanym zwolennikiem samorządu i dla mnie odwracanie tego procesu jest absolutnie no, czymś, po pierwsze, niezgodnym z konstytucją, ale też i naszymi zobowiązaniami prawno-międzynarodowymi. Pani profesor przecież przytoczyła tak naprawdę artykuł 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego w tym fragmencie swojej wypowiedzi. Do tego jesteśmy zobowiązani. Tak, do tego jeszcze wrócimy, do tej konstytucyjności recentralizacji, bo to jest inne zagadnienie i też bym bardzo mocno chciał je poruszyć. Czyli tak wyłapując wybrane fragmenty Pana wypowiedzi, czyli kolejnym symptomem jest mocny nadzór wojewody, często dyskrecjonalny, uciekający podstawie ustawowej i zbyt głęboko ingerujący w funkcjonowanie gminy, powiatu czy też województwa. No i z drugiej strony dla naszych odbiorców pewnie kruczki prawne, czyli opinia pozytywna albo na przykład uzgodnienie, zgoda zamiast opinii, prawda? Dla osoby, która nie siedzi w tej branży, być może te informacje niewiele wnoszą, no ale z perspektywy prawnych konstrukcji, no opinia jest niewiążąca, a zgoda jest wiążąca i w ten sposób również można, prawda, w sposób bardziej zawoluowany wpływać na decyzyjność samorządu terytorialnego. Pomijam kwestię kolejną, którą pan profesor również podnosił, czyli po prostu takie wprost zabieranie zadań.
choć ten rząd częściej zadania chyba powierza i podkopuje z kolei fundament finansowy, żeby właśnie wystawić na być może opinię publiczną naszych samorządowych włodarzy. Profesor Klucz, jeszcze w temacie symptomów, bo tego w sumie profesor zaczął wypowiedź, ale gdyby też można było pociągnąć, to będę bardzo wdzięczny. Dobrze, no, oczywiście, znaczy oczywiście, może to nie jest dla wszystkich oczywiste, ale ja w każdym razie podzielam opinię moich szacownych przedmówców. Tu oczywiście nacisk związany z tym samodzielnością finansową, z dochodami własnymi. Rzeczywiście ta metoda, że rząd tworzy rozmaite fundusze, nie wiem, fundusz dróg lokalnych, fundusz taki, siaki, owaki, i potem gminy pielgrzymują, starają się i kto kogo bardziej lubi, ten dostanie, no to jest całkowite zaprzeczenie idei samorządu terytorialnego, tak naprawdę na pewno być nie powinno, więc takie rozwiązania, które by dały samodzielność gminie, to tutaj to jest rzecz bardzo pożądana, to w jakim kierunku to obecnie zmierza. To są rozwiązania fatalne. Ja bym powiedział a propos tego, czy mówiliśmy o takich drobnych zmianach jeszcze i no, chociażby o tym prawie wodnym, chociaż taki przykład mógłbym tu dużo podawać, no nie będę, bo wiadomo, nie o to chodzi, żeby tutaj zasypywać nas wszystkich szczegółami. A na przykład w nowym prawie wodnym jest taka rzecz jak opłata retencyjna, która jest pomyślana w ten sposób, że ma służyć ochronie środowiska, temu, żeby za dużo gruntu nie otwartać, ale to w praktyce wygląda tak, że koszty operacyjne związane z pobieraniem tej opłaty, to wszystko jest na gminie ciąży. Burmistrz wymierza tą opłatę, natomiast przychód w 90% jest przychodem Wód Polskich. A jeszcze z punktu widzenia polityki to jest tak, że mieszkaniec myśli, że płaci gminie, bo płaci do budżetu gminy, a to gmina potem ze swojego budżetu ma przelać te pieniądze do wody. Taka drobna rzecz, ale pokazuje ten system, prawda? Kto robi, kto ma korzyści i kto za to odpowiada. Albo inna kwestia też tu już wypłynęła, kwestia tych uzgodnień i opinii, prawda? Mało kto sobie zdaje sprawę, no nie wszyscy w każdym razie sobie zdają z tego sprawę, że uzgodnienia chociaż są wiążącą formą, czyli na przykład nie wiem, taki wójt wydaje decyzję środowiskową, ważna decyzja każdej większej inwestycji. Ale i to wójt niby robi to, odpowiada za to, ale tak naprawdę robi to w uzgodnieniu z RDOŚ-iem, czyli organem rządowym. No i to jeszcze byłoby może pół biedy, można by powiedzieć, bo to organ specjalistyczny. Tylko z punktu widzenia odpowiedzialności za to rozstrzygnięcie to jest tak, że jak wynika z przepisów kodeksu cywilnego, gdyby doszło do odpowiedzialności, to odpowiada ten, kto wydał decyzję. To ten RDOŚ, choć współdecyduje, to nie odpowiada, bo wydał postanowienie uzgadniające. No i to jest sytuacja, która, no mówię, no to nie powinna tak wyglądać. No, takich jest mnóstwo. Z takich spraw naprawdę ważnych i fundamentalnych dla rozwoju kraju, także chociażby w kontekście obecnych, powiedzmy ogólnie, eufemistycznie, nieporozumień z Unią Europejską, to bym zwrócił uwagę na rozwój energii odnawialnej w Polsce. Tutaj bardzo dużo do powiedzenia mają gminy, no bo one mogą stanowić plany miejscowe, które pozwalają na lokalizację elektrowni wiatrowych czy fotowoltaiki. I tutaj też różnymi zmianami ustawodawczymi zakres uprawnień władz gminnych jest mocno ograniczony. No jeśli chodzi o te tak zwane wiatraki czy elektrownie wiatrowe, wszyscy wiemy, że jest uchwalona specjalna ustawa, która się sprowadza do tego, że no niby rady decydują, ale przecież merytorycznie, jakby materialno-prawnie zakres uprawnień został bardzo mocno ograniczony, bo jest to na zasada 10H, czyli niby możemy, ale w sumie nie możemy, bo nam rząd powiedział, kiedy będziemy mogli, czyli prawie nigdy nie możemy. Tak to dzisiaj wygląda. Teraz wszyscy wiemy, z procedowaną nowelizacją, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jeżeli chodzi o inną dziedzinę, czyli fotowoltaikę, to jest podobna sytuacja. No też to gminy decydują, ale skutek rozmaitych nowelizacji szczegółów, to oczywiście teraz nie będę omawiał, jest tak, że powstają wątpliwości w orzecznictwie, czy burmistrz może wydawać, czy nie może decydować o warunkach zabudowy, a jak uchwala plan, to musi patrzeć na ustalenia studium, a te ustalenia studium są, musiały być odpowiednio wcześniej określone i tak naprawdę z dużym wyprzedzeniem musiałaby się gmina decydować na to, czy to będzie, czy nie będzie, i to generalnie powoduje, że chociaż czysto teoretycznie można by powiedzieć, że to władze gminy decydują o w ogóle o tym, czy chcą, czy się zgadzają, gdzie by miało być ten pożądane, tak myślę przynajmniej z mojego punktu widzenia, inwestycje lokalizowane, to władza centralna bardzo mocno ogranicza tutaj tę swobodę, jeśli chodzi o podejmowanie rozstrzygnięć przez władze gminy. Mhm. Dziękuję serdecznie za kolejne przykłady i dowody, czy przejawy. Natomiast mam do Państwa takie jeszcze jedno pytanie, bo no właśnie, zgodnie z konstytucją ustrój Rzeczypospolitej Polskiej jest zdecentralizowany. Zgodnie z konstytucją samorząd terytorialny odpowiada za wykonywanie istotnej, to podkreślam to słowo, części zadań publicznych.
No właśnie, ale jak ocenić, czy przelała się już czara goryczy i czy ustrój już jest zrecentralizowany w sposób niezgodny z konstytucją? Chyba że Państwo przyjmujecie założenie, że każda próba recentralizacji jest z założenia niekonstytucyjna. Będę bardzo wdzięczny za Państwa głosy, bo mnie to bardzo ciekawi. Może teraz Pani Profesor Lipowicz i Pan Profesor Dudek. Dziękuję bardzo i wróciłabym właśnie do pytania, które postawił Pan Profesor Dudek. Co to znaczy, że ma być znacząca, jak mówi karta, istotna część zadań publicznych? To znaczy, że musimy oprzeć się na zasadzie pomocniczości. Czyli jest krzywdą i zakłóceniem ustroju wyręczanie czy wydzieranie wspólnotom podstawowym, wspólnotom niższego rzędu spraw, które mogą załatwić we własnym zakresie. To cytat wielu papieży, w tym świętego Jana Pawła II, szczególnie dedykuje wobec tego obecnej władzy. Mamy do czynienia tutaj, polemizowałabym, ale myślę w kierunku akceptowanym przez dyskutantów, z pojęciem, które rzeczywiście się utarło w naszej doktrynie, czyli mówimy o pełzającej recentralizacji. W świetle tego, co panowie mówią, to jest galopująca recentralizacja. W pewnym momencie już przeszliśmy tą krytyczną granicę. I teraz można odwołać się do tak zwanego zdrowego rozsądku, zastanowić się, czy województwo dolnośląskie i Wrocław nie potrafią administrować swoimi wodami, czy to przerasta ich zdolności intelektualne takiego miasta i takiego województwa. Oczywiście nie przerasta. Czy nie są w stanie zarządzać sprawami ochrony zdrowia, może z rzadkimi wyjątkami jakiegoś szpitala klinicznego, który tylko w skali kraju zajmuje się tak rzadkimi sprawami, że tylko w skali kraju pod szczególnym nadzorem ministerstwa. Ależ oczywiście jest w stanie i Wrocław, który się tak z dwoma epidemiami, a nie z jedną, jak my wreszcie kraju uporał, jest w stanie to zrobić. Znaczące, istotne zadania to takie, które dotyczą zdrowia, edukacji, spraw gospodarki komunalnej, gospodarki wodnej, to są kwestie dotyczące zespolenia służb i inspekcji i straży. Możemy jeszcze dodać kilka rzeczy, ale każdy z nas wie, które sprawy są najbardziej kluczowe. Sprawy obrony bardzo długo wyraźnie zastrzegano dla władzy centralnej i to ulega teraz erozji. Już teraz mówi się, dziękuję za uzupełniające uwagi na czacie dotyczące Ukrainy, i tutaj nagle okazuje się, że decentralizacja może nawet sięgać w te nowe sfery. Sytuacja, w której rzeczywiście nacisk finansowy już jest definiowany w doktrynie, w literaturze, jako taka nowa postać oddziaływania, ograniczania samorządu, która już biegnie ścieżką poza nadzorem, ale stała się niezwykle silnym, właśnie galopującym sposobem recentralizacji. Występuje również w sposób, powiedziałabym, wyrafinowany czy nawet perfidny, bo to jest to, o czym mówił pan profesor Dudek. Następuje albo odbieranie zadań, albo następuje odbieranie pieniędzy. To najlepiej widać w przypadku ochrony zdrowia. Trybunał Konstytucyjny, nawet w obecnych czasach, stwierdził wyraźnie, że samorządy otrzymują zadania w zakresie ochrony zdrowia, a nie otrzymują należnych im środków. Są konfrontowane z gniewem i frustracją wspólnot lokalnych, które przecież wiedzą, kto ponosi odpowiedzialność. To jest bardzo wyrafinowany sposób kompromitowania samorządu terytorialnego. A więc z jednej strony to są te zapełniające się pociągi do Warszawy, ale z drugiej strony to jest dyskredytacja samorządu, która zwykle poprzedza jego likwidację. Tworzenie wciąż nowych funduszy, na przykład dróg lokalnych, można byłoby sobie wyobrazić, gdyby nie to, że teraz mamy już precyzyjne badania. Profesor Swianiewicz, Fundacja Batorego, zbadała, w jaki sposób przynależność partyjna
lokalnych władz wpływała na otrzymane środki i te preferencje były jednoznaczne. Jesteśmy więc w bardzo trudnej sytuacji. I ostatnie zdanie, zgadzam się w pełni z profesorem Dudkiem, że powinniśmy w przypadku zdolności odwrócenia tej sytuacji nie zadowolić się przywróceniem stanu poprzedniego, bo co do ochrony zdrowia, nawet wcześniej w literaturze wskazywano, że tamta decentralizacja była nieco iluzoryczna, nie mówiąc już o obecnej sytuacji, tylko starać się pójść krok dalej. Pamiętajmy, że te pierwsze sytuacje dotyczyły społeczeństwa, które nie znało samorządu po 40 latach komunizmu, a jednak zaufaliśmy i spójrzmy, ile osiągnęliśmy. Po tylu latach samorządu terytorialnego społeczeństwo dojrzało, powstała zupełnie nowa sytuacja technologii informacyjnej. Należałoby iść dalej w tym kierunku, a nie cofać się ze szkodą dla państwa. I podkreślam, to jest samobójcze dla władzy centralnej. Jeszcze nie mieliśmy próby wielkiej powodzi. Zrecentralizowano ochronę przeciwpowodziową. Mieliśmy innego rodzaju katastrofę Odry. Ja starałam się przepowiadać, zobaczymy, co będzie w przypadku powodzi, bo jak słyszymy, magazyny przeciwpowodziowe zostały nawet scentralizowane. Może nadejść katastrofa, która tak jak trzęsienie ziemi w Turcji nagle pokaże całą niestosowność we współczesnym państwie, przy dojrzałym społeczeństwie recentralizacji. Czyli pani profesor, nie ma tutaj wątpliwości, że zakres recentralizacji, skala recentralizacji narusza granicę konstytucyjną? Zdecydowanie, ponieważ zasadnicze, istotne, to oznacza, że we wszystkich ważnych obszarach społecznych, których samorząd jest to w stanie zrobić. Jak wiemy, są tylko jedyne obszary czy argumenty, w których nie chcemy dopuścić do głębokiej decentralizacji. To jest wtedy, kiedy mówimy, nadmierna bliskość, emocjonalne zaangażowanie może wpływać na bezstronność decyzji. Tutaj był pobór do wojska jako przykład przedstawiany. Albo szereg takich nielicznych przykładów, które duże niebezpieczeństwo korupcji. Początkowo to narzucanie jednolitych regulacji w przypadku wiatraków tak właśnie argumentowano. Ale dlaczego, jakim prawem? Czy społeczność gminy nie jest w stanie rozumnie rozstrzygnąć, czy chcą wiatraka w określonej odległości, chyba że byłyby zdrowotne nakazy, które już byłyby jakieś bezwzględne? To jest właśnie owo wydzieranie kompetencji sprzeczne z konstytucją i, tak jak mówię, sprzeczne również z katolicką nauką społeczną, na którą wielu rządzących się powołuje. Dziękuję serdecznie. Pan profesor Dudek. Tak, dziękuję bardzo. No więc ja znowu nie będę polemizował absolutnie z panią profesor Lipowicz, tylko całkowicie się zgodzę właściwie z każdym jej zdaniem i w związku z tym nie będę powtarzał jej argumentów. Tak, uważam, że nastąpiło odejście od konstytucji w tym zakresie bardzo znaczące, zresztą wiemy, że nie tylko w tym. Jest to oczywiście odchodzenie, powiedziałbym, takie zawoalowane, nie wprost, ale bardzo konsekwentne i tego zresztą trzeba przyznać Prawu i Sprawiedliwości. Oni tego nie ukrywają, bo jeśli weźmiemy program Prawa i Sprawiedliwości, to tam na przykład jest mowa o radykalnym wzmocnieniu pozycji wojewody. No to nie jest to rozwinięte, no ale już panowie profesorowie wcześniej mówili o tym, jak nagle w różnych sprawach ta administracja wojewódzka rośnie w kompetencje. Ja nie chcę tego wątku rozwijać, chcę, ponieważ za chwilę minie ta pierwsza nasza godzina, chcę już troszkę wyprzedzić, pójść do przodu i powiedzieć, co dalej. No więc dalej mamy możliwości dwie, znaczy pomijając fakt, że możemy mieć z sytuacją do czynienia kontynuacji rządów PiSu, to nie mam cienia wątpliwości, że trzecia kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości będzie oznaczała koniec samorządu w tej postaci, w jakiej go znamy, kształtowanego w III RP, bo on jest w tej chwili w znacznym stopniu wypatroszony i teraz tylko pozostaje jakby jeszcze go kopnąć i on runie. Oczywiście formalnie on pozostanie, natomiast w praktyce będzie to instytucja fasadowa,
no, teoretycznie w PRL-u też mieliśmy Rady Narodowe, prawda, które teoretycznie miały jakieś funkcje samorządowe pełnić, ale to była już kompletna fikcja. Więc ja chcę powiedzieć o czym innym. Chcę powiedzieć o działaniu grupy ludzi, do której należę, która się uformowała już parę lat temu. Nazywa się to Stowarzyszenie Inkubator Umowy Społecznej. Myśmy w 2019 roku wystąpili z takim projektem Zdecentralizowanej Rzeczpospolitej. Projekt Karty Wojewódzkiej przedstawiliśmy, no ale to było w 2019. Jak wiadomo, wtedy były wybory. Wybory przyniosły taki, a nie inny wynik. Myśmy te 4 lata nie zasypiali gruszek w popiele i chcę Państwu powiedzieć, że w maju tego roku nakładem wydawnictwa Znak ukaże się książka autorstwa ponad 20 ludzi pod tytułem Umówmy się o Polsce. Autorami są i prawnicy, i politolodzy, i ekonomiści. I to jest w moim przekonaniu książka zawierająca najbardziej całościowy projekt zmian relacji między rządem a samorządem w Polsce od czasu tych wielkich reform lat 90. Ja nie będę w szczegółach tego tutaj opowiadał, bo to nie ma czasu i nie miejsce, ale chcę powiedzieć, że są tam oczywiście propozycje bardzo radykalne, których się nie da przeprowadzić na gruncie obecnej konstytucji. Natomiast ja uważam, że chodzi o to, żeby zacząć poważną dyskusję na ten temat, ponieważ ja mam wrażenie, że nie tylko po stronie PiS-u nie ma chęci do takiej dyskusji, ale także po stronie opozycyjnej nie ma w istocie rzeczy, choć mamy parę miesięcy do wyborów, żadnych przejawów chęci rozpoczęcia poważnej debaty na tematy ustrojowe. Raczej to się wszystko sprowadza do tego, jak opanować bałagan związany z Trybunałem Konstytucyjnym, co zrobić z sądownictwem i koniec. I poza tym, prawda, jak się pozbyć tego czy innego czynownika pisowskiego wsadzonego do takiej czy innej instytucji. No więc ja mam nadzieję, że ta książka będzie takim, nie chcę powiedzieć wstrząsem, choć będą tam propozycje naprawdę bardzo radykalnie idące. I podam jeden taki przykład, żeby Państwo sobie uświadomili skalę. Wiem, że od tego momentu Państwo uznacie, że jestem fantastą i w ogóle człowiekiem oderwanym od realiów, ale podam jeden przykład propozycji, które tam są zawarte, a propos kwestii finansowych, bo wracam do nich nieustannie, bo no, jest oczywiste, że niezależność finansowa samorządów jest fundamentem ich naprawdę niezależności realnej. Otóż my obok tego, że dochody z PIT-u i CIT-u powinny być w całości w dyspozycji samorządów, przewidujemy także uwłaszczenie samorządów większością majątku obecnych spółek Skarbu Państwa. A zatem, proszę Państwa, słynny Orlen, KGHM i jeszcze parę innych tego typu firm, które dzisiaj są wyrywane sobie przez kolejne ekipy rządowe w Warszawie, stanie się własnością odpowiednio oczywiście w pewnym zakresie, proporcjonalnie do liczby mieszkańców i tak dalej, samorządów wojewódzkich. To byłaby naprawdę prawdziwa rewolucja i zmiana jakościowa, moim zdaniem, jeśli chodzi o ustrój Polski. Powiecie Państwo, to jest kompletnie nierealne. Tak, oczywiście to jest kompletnie nierealne, podobnie jak w latach 80. XX wieku nierealne było mówienie, jak może wyglądać ustrój demokratycznej, niepodległej Rzeczpospolitej Polski. Więc trzeba być optymistą, trzeba głosić różne pomysły. Nawet jeżeli one się nie doczekają realizacji, to trzeba o tym dyskutować, trzeba mieć marzenia, bo bez marzeń nic się nie zmienia. Dziękuję. Panie profesorze, dziękuję serdecznie za informację. My z wielką przyjemnością na naszych kanałach informacyjnych oczywiście rozpromujemy publikacje, natomiast być może uda nam się kiedyś spotkać i te nasze marzenia skonfrontować i zrobić debatę o bardziej pozytywnym wydźwięku, czyli o Polsce, jaka nam się marzy, czy o samorządzie, jaki nam się marzy, a nie o ocenie, no niestety, stanu faktycznego, który wszyscy traktujemy bardzo krytycznie. Także dziękujemy za te informacje i będziemy się z Panem w tej sprawie jeszcze na pewno kontaktować i publikacji, i jej treści. Pan profesor Korczak, widzę, chciałby zabrać głos. Trochę nawiążę do wypowiedzi pana profesora Dudka i oczywiście pani profesor Lipowicz i pana profesora Krusia. Szanowni Państwo, z decentralizacją jest tak, że no, tak na dobrą miarę my nigdy nie wiemy, jakie są jej granice. Jedno jest pewne, że to nie jest proces zakończony, on jest procesem ciągłym. Trybunał Konstytucyjny w 2003 roku w jednym ze swoich wyroków wypowiedział się tak, że granicą decentralizacji jest zasada jednolitości Rzeczypospolitej. Pan profesor Dudek akcentował między innymi unitarność. Ja jestem też oczywiście przekonany, że no, Polska jest państwem unitarnym i takim powinna pozostać. Federalizacja nam jest niepotrzebna. Pomijając to, że jak wiemy dobrze, federalizacja przecież nie wyklucza samorządności. To są w ogóle dwie rzeczy zupełnie od siebie oddzielone, czego czasami niektórzy nie rozumieją. Natomiast, szanowni Państwo,
Absolutnie podpisuję się pod waszymi wypowiedziami, że proces recentralizacji jest absolutnie niedopuszczalny i jest niezgodny z konstytucją. Co do jednej kwestii, jestem pod tym względem zdecydowanie o tym przekonany, a mianowicie gdy chodzi o zadania własne samorządu. Bo nie po to mamy artykuł 166 Konstytucji, który stanowi krótko, że zadania własne to jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. I to konstytucja wprost dedykowała samorządowi, więc nie może naszych potrzeb zbiorowych mieszkańców zaspokajać władza centralna, bo to jest zwyczajnie wprost z tym przepisem niezgodne. Dyskusyjna jest kwestia, drodzy Państwo, zadań tak zwanych zleconych z zakresu administracji rządowej. Tutaj niektórzy czasami w doktrynie mówią, no tak, ale w przypadku tej drugiej kategorii zadań, to są te zadania, które, proszę Państwa, dla tych osób, które się nie zajmują prawem, to krótko wyjaśniam, to są troszeczkę jakby z pewnej ekonomiki procesowej, ale też czystości ustrojowej, żebyśmy w gminie nie mieli rządowych organów, to gmina wykonuje zadania tych rządowych organów na swoim terenie. Podobnie robi to powiat, może robić to także województwo, chociaż tak naprawdę najbardziej gmina i powiat. I mówi się, i mówią niektórzy tak, no ale przecież wyraźnie w Konstytucji jest mowa o tym, że wskazane w ustawach, czyli jak ustawa się zmieni, to już nie będą wskazane. No, to jest dosyć proste, proszę Państwa, i wygodne stanowisko, dlatego że trzeba by na te zadania także i zlecone, nie tylko własne, bo to jest, jak powiedziałem, to jest chyba sprawa Roma Locuta, ale chodzi mi o to, że trzeba patrzeć na nie całościowo przez nie tylko artykuł oczywiście 16 ustęp 2, prawda, ale trzeba patrzeć także przez preambułę ze wspomnianą i parokrotnie przywołaną przez panią profesor zasadą pomocniczości, jak również z pozostałymi zasadami ogólnymi ustrojowymi państwa. I wtedy także i w kwestii zadań zleconych, powiemy krótko, jeśli już jest usamorządowiono, to raczej nie ma powodów. Ja widziałbym tylko jeden, wiecie Państwo jaki. Zmieniły się nasze zobowiązania międzynarodowe, choć wydaje mi się to raczej no, takie czysto teoretyczne, takie wiecie, tak żeby przywołać, tak? Sprawa druga, że być może został popełniony pewien błąd legislacyjny, to znaczy, że zbyt pochopnie usamorządowiono, po czym się okazuje, że, no, że ten samorząd jednak się nie sprawdza. Chociaż też znowu nie pytajcie mnie Państwo, które by to miały być zadania. Ja jestem złym uczestnikiem tej debaty. Dlaczego? Ponieważ w 2009 roku przygotowałem projekt uchwalonej wtedy w styczniu ustawy, przygotowanej dla ówczesnej ekipy rządzącej, zresztą na zlecenie, bądźmy szczerzy, pana premiera Buzka, pana premiera, przepraszam bardzo, Boże. Tuska. Tuska, tak, dziękuję bardzo. Zapętliłem się, która przekazywała przede wszystkim samorządowi województwa ogromną partię zadań. Dziś z rozpaczą patrzę na tę ustawę, bo ona wygląda jak ser szwajcarski, albo raczej wspomnienie po serze szwajcarskim, bo tam są już tylko same dzieci. Odebranie, proszę Państwa, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, które zostały znowu scentralizowane, podlegają ministrowi rolnictwa. Odebranie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. To pan profesor Kruś przecież przytaknie na pewno. Bo to one były samorządowe. Dziś, proszę Państwa, sejmik może tylko przedstawiciela do tego wskazać. Resztę wojewoda wskazuje i minister. No to są rzeczy, wiecie Państwo, mógłbym tutaj długo tę listę ciągnąć, nie chcę Państwu zabierać czasu. Problem jest taki, o którym wspomniał pan profesor Kuruś, że oprócz tych zabiegów, wiecie, których Państwo, których się odbiera te zadania, lub jak mówiliśmy o tym wzmacnianiu roli nadzoru, prawda, i tak dalej, jeszcze dochodzi właśnie ten no, swoiste osłabianie autorytetu i budowanie takiej pewnej kontry między mieszkańcami a wójtem, bo to jest to, o czym mówił pan profesor Kruś. Wójt jest tym, który wydaje decyzje, ale my dobrze wiemy, że szereg tych decyzji jest proceduralnie uwarunkowanych tymi uzgodnieniami lub innymi czynnikami wpływu. I w konsekwencji ta decyzja nie jest autonomiczną, zresztą i tak być nie mogła autonomiczna, ale w sensie nie jest tak w pełni samodzielna, jakbyśmy tego oczekiwali. No i jeszcze kwestia, o której wspomniał pan profesor
No, czy co by się działo, gdyby dalej ten proces utrzymać? Ja czasami przy okazji jakiejś dyskusji, ale także nawet i moim studentom na poniedziałkowym wykładzie inauguracyjnym z ustroju samorządu terytorialnego powiedziałem tak, w piwnicy mam regał, na którym stoi jeszcze moja książka z lat 80., w której prowadziłem ćwiczenia ze studentami z terenowych organów władzy państwowej. I otóż ta książka, proszę Państwa, mogłaby się za kilka lat zupełnie spokojnie przydać. Niestety, na tym to polega. Że tak jak pan profesor powiedział, to się będzie nazywało dalej samorząd gminny, samorząd powiatowy czy samorząd województwa. To będzie dalej wójt, burmistrz, prezydent, czy to będzie dalej starosta i zarząd powiatu, czy marszałek i zarząd województwa. Dlaczegoż by nie? Nie musimy przewracać nazwy naczelnik, prawda? Pamiętam, jak myśmy w 70-tych latach, pani profesor Lipowicz też to przypomni, jak myśmy, pamiętam, z młodziutkim jeszcze wtedy doktorem Bociem, nie profesorem, już nie żyjącym niestety, mówili, czy będzie starosta? No niestety był naczelnik powiatu. No, dla osłody był wojewoda, no to ktośmy się wtedy, pamiętam, ucieszyli. No więc nie odwrócą być może tej terminologii, ale materialnie to będzie, proszę Państwa, to, co było. I panie profesorze, Rady Narodowe nigdy nie były żadnym samorządem. Ja się zawsze zżywam, jak ktoś mówi o samorządzie terytorialnym w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bo przypominam definicję, to były terenowe organy władzy państwowej. Więc siłą rzeczy w żaden sposób nie mogły być samorządowe. I jeszcze jedna kwestia, o której państwo tutaj wspominaliście, bo wiadomo, że często się mówi tyle władzy i tyle samodzielności, ile samodzielności finansowej, tyle tej samorządności. Zwróćcie Państwo uwagę, że tak naprawdę nigdy nie doprowadziliśmy do decentralizacji finansów publicznych. One się, wiecie, przypomnę tylko Państwu, że do 1998 roku obowiązywało prawo budżetowe jeszcze PRL-owskie. Mało kto o tym pamięta. Pierwsza ustawa o finansach publicznych z 1998 roku to był początek próby budowania decentralizacji finansów publicznych, a tak naprawdę ona nigdy nie nastąpiła. I tutaj każdy z rządzących ma za tak zwanymi uszami i tutaj nie ma się co prawda, bronić, że a myśmy chcieli, aleśmy nie doprowadzili. Nie, nieprawda, nigdy tak do końca nie chcieli. I jeżeli pan profesor mówi, co by należało zrobić w przyszłości, no na pewno wreszcie tę decentralizację finansów publicznych przeprowadzić. To wtedy miałoby sens. To usamodzielnienie tego samorządu. Prawda jest też taka, no to my tutaj badający samorządy, to możemy to powiedzieć śmiało, no niestety mit samodzielnej finansowo gminy jest tylko mitem. Ani w Niemczech, ani we Francji, ani we Włoszech, ani w Hiszpanii, nigdzie ta gmina niestety samodzielna nie jest. Zawsze te dotacje i zawsze te subwencje no muszą być, taka jest prawda i tyle, tak? Tylko tyle, że to jest właśnie rola władzy centralnej, która ma wspierać ten samorząd, a nie nim manipulować. Dziękuję serdecznie. I jeszcze profesor Kruś. Ja powiem w ten sposób, a propos pytania o tą granicę, czyli tą granicę, kiedy można mówić, że te zadania są powierzone w takiej części, że można powiedzieć, że samorząd wykonuje istotną część tych zadań. Ja bym powiedział w ten sposób, że to, na co zwróciła uwagę pani profesor Lipowicz, profesor Korczak, czyli kwestia właśnie zasady pomocniczości i tego, żeby zachować unitarny charakter państwa. Mówiąc prosto, no, chodzi o to, żeby w tym gminie, powiecie czy województwie był gospodarz. Żeby był po prostu gospodarz, czyli ktoś, kto odpowiada i wszystko to, co na przykład przynależy samorządowi lokalnemu, gminnemu, mogło być w jego rękach, tak żeby on mógł podejmować decyzje, żeby był w tych decyzjach samodzielny, żeby oczywiście ponosił odpowiedzialność, no ale żeby on był właśnie tym takim po prostu gospodarzem, no bo wszyscy wiemy, że jeżeli jest ktoś, kto podejmuje decyzje i za nie odpowiada i po prostu żyje tym obszarem, martwi się tym, co się dzieje, no to wtedy się dzieje lepiej. Ja jestem wręcz powiem tak zachwycony tak naprawdę efektami samorządności polskiej, no bo od lat obserwuję tu w Wielkopolsce, jak działają samorządy i ja uważam, że to jest, nie wiem czy nie, na pierwszym miejscu bym postawił to jako osiągnięcie Polski po 89 roku funkcjonowanie samorządu, bo oczywiście można w nieskończoność mówić o różnych wadach i problemach i tak dalej, ale
według mnie bilans jest jednoznacznie pozytywny. Po prostu każdy z nas, kto ma do czynienia z samorządem, a większość ma, no to myślę, że jest w stanie potwierdzić, jak wiele spraw zostało załatwionych. Zresztą tu dzisiaj w tej dyskusji też była o tym mowa. Nawet takich, które się wydawały beznadziejne, albo po prostu są załatwiane dlatego, że jest właśnie ktoś, komu na tym zależy. Zawsze jest tak, że jak jest ktoś, komu na tym zależy, a zależy zawsze ludziom po prostu z terenu, pan poseł Koczak dobrze mówił dzisiaj o tym takim lokalnym patriotyzmie, to on dąży do tego, żeby ten efekt był. Po prostu to są ludzie, samorządowcy, którym zależy na tym, żeby tu na miejscu, na mojej wsi, w moim mieście, w mojej gminie, w moim powiecie, czy nawet w moim województwie działo się dobrze. I to jest podstawa wszystkiego, dlatego że jak są chęci, to człowiek na ogół jest w stanie dużo osiągnąć. I to jest kluczowe moim zdaniem tak z ustrojowego punktu widzenia, żeby umożliwić realizację tego celu. To tak ogólnie, natomiast co do tych szczegółów, to tak nawiązując do wypowiedzi profesora Korczaka o tych różnych zaniedbaniach też wieloletnich związanych z samodzielnością finansową, bo tu profesor Dudek, który ten temat zaczął i podkreślił, ma w 100% rację, mówiąc o tej kwestii samodzielności finansowej, to taka też drobna rzecz, ale te drobne rzeczy się właśnie na ten obraz sprowadzają. Kwestie finansowe, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne. Z jednej strony mamy tak, że gminy ponoszą skutki roszczeń planistycznych, a z drugiej strony skutek, powiedzmy, takiej no, wadliwej, powiedzmy, redakcji przepisów. Opłaty planistyczne często są nie do wyegzekwowania, a przy decyzjach o warunkach zabudowy w ogóle ich nie ma. I to jakby myślę, że swobodnie można mówić, że tu są jakieś ogromne pieniądze liczone pewnie w miliardach, a na pewno w setkach milionów, które przez budżety gmin nie przepłynęły, dlatego że ktoś gdzieś kiedyś coś może celowo, może nieźle zredagował i jak orzekał nieraz NSA, przepis jest nie do zastosowania. No i to jeszcze tylko tak już powiem, że też nie wiem, to kwestia ostatnich paru lat, taka drobna rzecz, też pokazująca kierunek, chociaż różnie to można oceniać, jak to nieraz bywa. Pozwy opłaty sądowe od pozwu z tytułu roszczeń planistycznych są ryczałtową kwotą 1000 zł. Czyli mamy taką sytuację, że aż się prosi, żeby te gminy pozywać, no bo co to jest za ryzyko, że zapłacę 1000 zł, a może wygram 100, a może 1000000. No z punktu widzenia tego, kto ten pozew wnosi, ryzyka po prostu nie ma. Drobna rzecz, ale pokazuje, że z punktu widzenia tego, kto ma znowu podejmować jakieś decyzje, czyli władz gminy, no to jest już po pytanie prawe pewne, że jak ktoś się tylko zorientuje, to będzie tych pieniędzy dochodził, bo będzie kalkulował, że ryzyka nie ma z tym związanego, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, widzę, że jest ktoś chętny do udziału w naszej dyskusji, zadania pytania, a jest to dokładnie pan Hubert Tramer. Panie Hubercie, zapraszamy serdecznie, gdy pan włączył kamerkę. O właśnie, dzień bardzo dobry, proszę. Czy o czym mnie słychać? Słychać, widać. I tak, to mam tutaj może kilka pytań. Jedno pytanie odnośnie, że jest sytuacja taka, że ten samorząd jest na, można powiedzieć, bardzo, jakby największe decyzje finansowe są na szczeblu wojewódzkim, natomiast wybory do samorządu wojewódzkiego są to wybory, można to przez to, że są jednocześnie z wyborami lokalnymi, które interesują marszałka, nie wybiera się bezpośrednio, można powiedzieć, są to wybory za kotarą innych wyborów. Czyli największa władza jest tam, gdzie de facto tej samorządności nie ma, bo kampania prawie tego nie dotyczy i ludzie wybierają w ciemno, skupieni na bliższych im wyborach samorządowych. I tutaj czy mają Państwo jakieś takie pomysły, takich działań, na przykład nie wiem, żeby oddzielić te wybory? I rzeczywiście, poza tym kolejne pytanie, czy można mówić o samorządności w przypadku, kiedy weto prezydenta Kwaśniewskiego to ten problem troszeczkę ograniczyło, ale nadal mamy dwa województwa o straszliwie wielkiej wielkości, jak całe państwa mazowieckie i śląskie, i czy można wtedy mówić o samorządności? I tutaj jest jeszcze kwestia centralizacji takiej, że można zauważyć, że na przykład w czasach samorządowych na Śląsku dużo więcej inwestycji koncentruje się w Katowicach niż się to działo wcześniej, czyli problem centralizacji w ramach tych jednostek samorządowych, czy w przypadku województw właśnie pytanie, czy przy tak wielkiej jednostce można dalej mówić o samorządności, czy o jakby takiej właśnie, no jest to pewna samorządność, natomiast ten szczebel. Bo kolejne pytanie, jak Państwo się zapatrują na takie rzeczy, że przy tych programu, że na przykład w Szwajcarii, która jest generalnie państwem nieunitarnym, transport publiczny jest robiony centralnie,
Natomiast u nas dalej te wszystkie programy, jak tak zwana Kolej Plus czy PKS Plus, są dalej oparte na tym, że samorząd musi się zgłosić, czyli że tu jakby jest, bym powiedział, za mała ta centralizacja, że zamiast zbierać potrzeby i koordynować, to państwo opiera się na tym, który samorząd będzie chciał, który się zainteresuje, to ci mieszkańcy będą mieli z funduszy państwowych lepszy transport, a którzy nie będą mieli. I jeszcze ostatnie z serii, może trochę zbyt dłużej, mam jeszcze dwa. Jedno to jest kwestia, czy jednak pewne zadanie, jak na przykład mówi się o konserwatorze zabytków, który pewne wartości reprezentuje, trochę sprzeczne często z rozwojem gospodarczym, i się mówi, żeby tu była ta właśnie kwestia większej centralizacji. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o to finansowanie zadań własnych, bo jak wiadomo, są o różnych dochodach jednostki różnej zamożności, i czy w związku z tym, jeżeli chcą państwo, żeby dalej się rozwijały te zadania własne, to czy zgodzą się państwo ze mną o konieczności rozszerzenia instrumentów typu janosikowe, które jest często egoistycznie kontestowane przez najbogatsze samorządy? Dziękuję panie Kubercie za całą serię pytań. Mam nadzieję, że uda nam się na większość z nich przynajmniej prośba w miarę syntetycznie odpowiedzieć, bo też już jesteśmy trochę po czasie. Czy ktoś z państwa zechciałby zabrać głos jako pierwszy? Pani profesor Lipowicz, tak? Się zgłaszała? Pani profesor, mikrofon prosimy włączyć. Mhm. Może zacznę, nie będę monopolizowała całej serii, a więc bardzo krótko. Byłabym wielkim zwolennikiem bezpośrednich wyborów do samorządu województwa, organu wykonawczego. I wtedy w trakcie reformy nie daliśmy rady tego zrobić. Bardzo proszę. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, tylko proszę to politycznie przeprowadzić. Punkt drugi, rzeczywiście ta sprawiedliwość wyrównawcza i równomierny rozwój dużego województwa z subregionami, to jest jedna z kwestii, którą można lepiej dopracować przy kolejnej nowelizacji ustaw samorządowych. Też tu się z panem zgadzam, ale to nie jest tak, że wielkość jednostki niweluje samorząd. Tutaj następuje taka kompensata, w moim przekonaniu, związana również z możliwością pewnych więzi w czasach internetu. Nie jest to już tak abstrakcyjne jak wcześniej. Ma pan również rację co do tego, że powinna być silniejsza czasami kontrola albo nawet zachowanie pewnych funkcji tam, gdzie jest to niezbędne z punktu widzenia oddzielenia od interesów miejscowych czy w przypadku konfliktu interesów. Ale u nas to się przeradza powoli w coś, co likwidowaliśmy po roku 89, kiedy się okazało, że rząd Rzeczypospolitej zarządzał kinem w Jastrzębiu. To można pójść wtedy w nieskończoność, bo można powiedzieć, że zawsze chcemy coś przejąć szczególnie ważnego. Mieliśmy do czynienia jeszcze o jednej cesze samorządu nie powiedzieliśmy. Mianowicie codziennie samorządy w Polsce rozładowują tysiące konfliktów. Oczywiście nie wszystkie. Pan świetnie pokazał, że są takie, w których zostaje subiektywne poczucie niesprawiedliwości. Tymczasem bez samorządu te konflikty się wtedy, to też jest samobójcze działanie władzy centralnej, bo te konflikty się wtedy kumulują i rozładowują się w jakimś wielkim wybuchu społecznym. A więc pod tym względem należałoby tych takich zmian dopilnować. To ja może tą część, potem jeszcze gdyby coś zostało, to chętnie dokończę. Bardzo proszę. Pan profesor Korczak. Chciałbym też kilka słów. Co do wyborów bezpośrednich, no, drodzy państwo, przypomnę, że w latach 1990-2002 wybieraliśmy identycznie, a w gminach też wybieraliśmy radę gminy, która w naszym imieniu wybierała zarząd gminy.
Dopiero potem zdecydowaliśmy się na organ monokratyczny, czyli wójta, burmistrza, prezydenta, wybierany w wyborach bezpośrednich itd., itd., z różnymi, proszę pamiętać jednak, konsekwencjami, no bo czasami referendum odwoławcze wójta, burmistrza, prezydenta okazuje się zbyt trudne do zrealizowania i bywa, że czasami no, mieszkańcy się trochę męczą niekoniecznie sprawdzającym się, prawda? A to pamiętamy gmina Ostrowice, słynny skandal z jej likwidacją z powodów wszystkim nam znanych. Tutaj. No i rolę rady maleje. Tak, tak, bardzo słabiutka. Więc z tym wyborem bezpośrednim marszałka, podobnie zresztą bądźmy szczerzy, starostowie też chcieliby być wybrani bezpośrednio, też chcieliby zyskać silny mandat, którego nie mają. I to nie jest takie wcale proste, ale no nie mówmy, że nie, tak? Never say never. Co do kwestii mapy, o której pan wspomniał, pani profesor Lipowicz, ja zresztą też braliśmy udział w tych pracach w latach 90. nad mapą i pamiętamy 12, później 13, 14, 15, skończyło się na 16. My wiemy, że za dużo. My wiemy, że za dużo, bo no miało nie być Opolskiego, miało nie być Lubuskiego, no i oczywiście słynnego Świętokrzyskiego, o którym pan wspomniał, bo to weto prezydenta Kwaśniewskiego dotyczyło Świętokrzyskiego. Ale to było po 12. No nie, nie, to było dalej. A już przepraszam, po 15. To było ostatnie, nie, nie, nie. A wcześniej to było wobec wie pan, ruszyło na drogi, zablokowało i powiedziało nie, bez opolszczyzny mowy nie ma, a później na końcu się pan prezydent Kwaśniewski odezwał, że nie podpisze ustawy, jeżeli nie będzie 16. Tak to wyglądało. To już nie będziemy się w tej chwili tutaj spierać. Natomiast powiem krótko, jaka by ta mapa nie była, wiecie państwo, to ona zawsze może być przedmiotem konfliktów. Konflikty terytorialne, prawda, i kwestia nierównomierności rozwoju. Pani profesor powiedziała, że to można by zmienić w ustawach samorządowych. Ja myślę, że nie ustrojowych, tylko raczej w kwestii strategii rozwoju, prawda, regionalnego. I tutaj jest ten ciężar. Przez 16 lat byłem doradcą wojewódzkiego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Niedawno zakończyłem tę współpracę. I drodzy państwo, to takim symboliczną próbą łagodzenia było na przykład to, że co jakiś czas Sejmik odbywał swoją sesję w różnych miastach Dolnego Śląska, wcale nie we Wrocławiu. No, trochę wie pan, to tak może nic to tak więcej nie daje, ale jednak pokazywało, że wszyscy radni chcą się zebrać, czy to w Wałbrzychu, czy nawet powiedzmy w niewielkiej Polanicy Zdroju, czy w Jeleniej Górze, czy w jakimś jeszcze innym miejscu. No później przerwała nam to oczywiście pandemia. Ale tak naprawdę i na Dolnym Śląsku też są oczywiście spory polityczne, głównie polityczne, o to, że za dużo jest dla tego subregionu, a za mało dlatego, że parę innych by się tam o coś chciało doprosić, a nie dostaje tych pieniędzy. Co do kwestii janosikowego, no to my wiemy, że pani profesor chyba też przyzna, prawda, troszeczkę żeśmy się wzorowali na 108 artykule Konstytucji Ustawy Zasadniczej Niemiec, czyli na mechanizmie wyrównawczym, wiedząc o tym, że właśnie tam ten system się sprawdzał, prawda, od 1949 roku. Bogate gminy dzieliły się swoim bogactwem z tymi biednymi, prawda, i to się tam do dzisiaj zresztą utrzymuje. No u nas do momentu słynnej awantury z województwa mazowieckiego, które nagle udowodniło wszystkim, że żeby zapłacić janosikowe, to musi wziąć kredyt. No i wtedy Trybunał Konstytucyjny, prawda, zakwestionował stosowne przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ja powiem szczerze, że jednak przywoływałbym zasadę konstytucyjną, sformułowaną w preambule, która mówi o tym, że powinna być sprawiedliwość społeczna rozumiana także jak i właśnie w tym, że między bogatymi regionami a biednymi regionami następuje jakiś transfer finansowy. Tak to wygląda, bo bądźmy szczerzy, wiecie państwo, to, że gmina na przykład podwrocławska Kobierzyce jest tak szalenie bogata, to nie jest wcale żadną jej zasługą. To znaczy oczywiście, że jest zasługą, że korzysta z tego, co ma. A co ma? Ma węzeł autostradowy, genialny. I tam dzisiaj każda pięć ziemi kosztuje, wiecie, miliony. To nie jest zasługą Polkowic, Lubina, czy Głogowa, czy Legnicy, że leżą na miedzi.
No ale oczywiście chwała, prawda, decydentom lokalnym, że wykorzystują te dochody płynące z tego faktu. Ale obok tego są maleńkie wiejskie gminy, gdzie no, nie ma z czego tych dochodów wykreować. I taka jest prawda i na to musi być jakiś sposób. Z tymi zabytkami to powiem panu, no przecież to jest rządowa administracja, więc nie bardzo rozumiem, gdzie tu jest zagrożenie. Wojewódzcy konserwatorzy zabytków reprezentują interesy ministra ochrony dziedzictwa narodowego no i generalnego konserwatora. Samorządy mają oczywiście niekiedy miejskich i gminnych konserwatorów zabytków. W moim przekonaniu zbyt słabo. Pan profesor Dobosz rok w rok robi konferencję poświęconą zabytkom i tam co jakiś czas nad tym debatujemy i za każdym razem ja tam właśnie mówię o tych aspektach samorządowych tej opieki i ochrony nad zabytkami. Bądźmy szczerzy, że udział samorządu jest zbyt słaby w tym zakresie i udział między innymi w procesach decyzyjnych. Natomiast rzeczywiście często dochodzi do pewnych napięć. Choć prawda jest taka, drodzy Państwo, to też pamiętam liczne przecież uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o dotacjach dla właścicieli zabytków, dla prac konserwatorskich, restauratorskich i tak dalej. Więc tutaj myślę, że samorząd jednak ceni sobie zabytki, bo to jest, wiecie Państwo, i atrakcja, która przyciąga turystę, i element wizerunkowy, prawda? Czasami jest to też właśnie ta historia tej miejscowości. No to są rzeczy, o których na ogół się jednak tam pamięta. Co do kolei, chcę powiedzieć, wiecie Państwo, no Dolny Śląsk, przepraszam, że tak ciągle pro domo sua, ale jednak no, jest mi to temat wiadomo najbliższy. My tutaj, wiecie Państwo, mieliśmy kiedyś taki handicap, że mieliśmy chyba najlepiej rozbudowaną sieć linii kolejowych dzięki, no bądźmy szczerzy, jeszcze XIX-wiecznym Prusom. I nie było takiej miejscowości praktycznie na Dolnym Śląsku, do której kolej by nie docierała. Niestety po 90 roku ten, wiecie, zachwyt nad motoryzacją, który się wreszcie do nas, że tak powiem, przyszedł na modłę amerykańską, spowodował, że te koleje zaczęły powoli upadać. PKP nie było zainteresowane utrzymaniem, nastąpiła likwidacja. Rozebrano tory, budynki stacyjne, rozebrano lub sprzedano lub przetworzono na inne. Dziś województwo dolnośląskie z wielkim mozołem odtwarza i z wielkim sukcesem ogłaszamy co chwilę nową linię kolejową, oczywiście do najróżniejszych miejscowości, tych naszych uzdrowiskowych i turystycznych i innych i tak dalej. No ale bądźmy szczerzy, to będzie trwało. Natomiast jakie mamy utrudnienia, drodzy Państwo? Ano właśnie po stronie PKP. Które, broń Panie Boże, nie chce oddawać tego monopolu i nie chce dzielić się tymi liniami, a zaręczam Państwu, że Dolny Śląsk by sobie świetnie z nimi poradził i obsługiwał bez większego trudu, nie czekając na łaskę Warszawy. Panie profesorze, dziękuję uprzejmie, dziękuję serdecznie za wyczerpujące wyjaśnienia. Jeżeli ktoś z Państwa prelegentów chciałby coś dodać, to jest ten czas, bo zaraz jesteśmy po czasie kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Ja tylko jedno, jeśli można, odpowiadając na jedno z pytań pana Tramera, bo ich było cały szereg, ale a proszę sobie wyobrazić taką sytuację, tu nawiążę oczywiście do tej propozycji z książki, o której mówiłem, Umówmy się na Polskę, że to obywatele województwa w referendum rozstrzygną, czy chcą, żeby szef władzy samorządowej tego województwa, który w naszej propozycji się nazywa wojewodą samorządowym, był z bezpośredniego wyboru, czy żeby był jak dotąd wybierany przez sejmik wojewódzki. I w ten sposób ma pan w Polsce szefów samorządów lokalnych, zarówno pochodzących z bezpośredniego wyboru, jak i takich, których wybiera samorząd wojewódzki, tak jak jest to dzisiaj, ale decydują o tym obywatele konkretnego województwa. I tam mamy cały szereg tego typu pomysłów, także dotyczących tych kwestii, o które pan pytał, ale ja już nie będę tego rozwijał, bo to by za dużo czasu zajęło. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Panie profesorze, to ja tylko tytułem anegdoty. Otóż w 96 roku pracowałem w zespole pod przewodnictwem pana profesora Niewiadomskiego nad modelem dużego województwa i zaproponowałem, żeby przewodniczącym zarządu był wojewoda. Marszałek województwa miał być przewodniczącym sejmiku. Ten projekt, proszę sobie wyobrazić, poszedł do prac sejmowych. Skończyło się na tym, że w ustawie o samorządzie województwa można to zobaczyć w pierwszym brzmieniu opublikowanym tej ustawy z 5 czerwca. Uchwały sejmiku województwa podpisywał marszałek województwa. Ale wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że to miał być przewodniczący sejmiku. Ponieważ
wprowadzono dualizm, ostał się wojewoda, gdzieś przeoczono tego nieszczęsnego marszałka i zaraz potem była nowelizacja ustawy, która sprostowała, no bo przecież nie może być tak, żeby uchwały Rady Gminy podpisywał wójt, uchwały Rady Powiatu starosta, uchwałę sejmiku województwa marszałek. Oczywiście podpisuje ją przewodniczący. Więc tak nawracając nawiązując do wypowiedzi pana profesora Dudka o tym, że proponujecie państwo wojewodę samorządowego. No właśnie, tak by to zostało, gdyby się wtedy ten mój pomysł oczywiście ostał. To taka ciekawa. Panie profesorze, mikrofon się wyłączył na koniec wypowiedzi. Dziękujemy za, o właśnie, już teraz pana profesora słuchać. Dziękujemy za tę anegdotę. Szanowni państwo, jesteśmy po czasie i to sporo po czasie, więc będziemy powoli kończyć spotkanie. Dziękuję państwu wszystkim obecnym tutaj w aplikacji Zoom, ale również na Facebooku i na YouTubie za udział w debacie. To pierwsza po przerwie, ale nie ostatnia. Przed kolejną przerwą debata, którą organizujemy, będziemy oczywiście o kolejnych państwa zawiadamiać. Jak chcecie państwo te informacje zautomatyzować, to bardzo prosimy zapisać się albo na nasz newsletter. Wystarczy wysłać swój adres mailowy na adres mailowy biuro@im.edu.pl, ewentualnie kliknąć na Facebooku nasz kalendarz wydarzeń i wówczas będziecie państwo mieli informacje o tym, co robimy na bieżąco w swoich własnych kajetach. Dziękuję państwu uprzejmie za udział w spotkaniu. Oczywiście w szczególności dziękuję naszym szacownym i szanownym gościom. A byli z nami pani profesor Irena Lipowicz, pan profesor Antoni Dudek, pan profesor Jerzy Korczak i pan profesor Maciej Kruś. Dziękuję państwu jeszcze raz i przepraszam za porę, ale to jest jedna pora, która daje nam możliwość po pracy udziału w takich spotkaniach i będziemy z pewnością jeszcze wielokrotnie z państwa wiedzy i doświadczeń korzystać. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia. Dobrej nocy. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Pozdrawiamy wszystkich państwa serdecznie i dziękujemy za zaproszenie i za uczestnictwo. Dziękuję uprzejmie.